Również dzisiaj przygotowałem grupkę doskonałych gołębi dla pana Stanisława. Chodzi w tym wypadku o grupę żniwiarzy. Jak wcześniej wspominałem, żniwiarze z grupy szybkich Jansenów się wywodzą. Są to gołębie błyskawiczne, które doskonale radzą sobie w lotach pod wiatrem czy wietrze bocznym. Krótkie dystanse im tutaj w żaden sposób nie przeszkadzają. Natomiast przy dłuższych lotach szczególnie się wyróżniają w lotach z wiatrem. Czyli tak jak Janseny były przez wiele lat trenowane, hodowane na krótkich dystansach, start i meta. Start i meta. Troszeczkę się niepokoją tutaj, bo to jest front klateczki jest otwarty, czyli pewien niepokój się wkrada, ale za chwilę się uspokoją i z pewnością pan Stanisław będzie miał z nich pociechę. Loty nabierają rumieńcu, we wtorek lotujemy Grima znowu, ponieważ Czesi mają święto, tak więc również uczestniczymy. Czyli sobota lot i wtorek kolejny lot i potem sobota następny lot. Tych lotów jest ponad 20, konkretnie 21, także można się emocjonalnie, sportowo tutaj wyżyć. 12 lotów krótkich, tak więc roczniaki mogą iść tydzień w tydzień. Nie ma obawy o wyrzucanie lotek i tak dalej. Nie eskalujemy roczniaków na 500, ponieważ te loty już mogą być trudne, czyli z wiatrem 500 jest łatwa. Natomiast 500 pod wiatr to tak jakby było 1000 i są niepotrzebne straty gołębi. Karmia lotowa dla wdowców, potem dieta, czysta woda. W tygodniu witaminy podajemy. Oczywiście obserwujemy cały czas obloty gołębi. Chcemy, żeby one robiły godzinkę treningu wokoło gołębnika. Tak więc loty, loty, jeszcze raz loty. A ja zapraszam do obejrzenia z blisku tej grupki wyżymaczy i zapraszam również do zakupów na Słonecznym Gołębniku. W ciągłej ofercie małe i duże pakiety. Zapraszam.